I ponownie, opuściwszy okolice Tyru, przyszedł przez Sydon nad jezioro Galilejskie, w sam środek regionu Dekapolu. Przyprowadziwszy do niego głucho niemego, prosił go, żeby położył na niego rękę. Wziąwszy go na bok, osobno od tłumu, włożył swe palce w jego uszy i splunąwszy, dotknął jego języka. I spojrzawszy w niebo, westchnął i powiedział do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I natychmiast otworzyły się jego uszy. Więzy języka się rozwiązały i mówił prawidłowo. Przykazał im, żeby nikomu nic nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, oni tym bardziej gorliwie to rozgłaszali i byli pełni zdumienia mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, głuchym słuch przywraca i niemym mowem. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Marka, rozdział 7, od wersetu 31 do 37. Jest to uzdrowienie głucho niemego, czytanie Ewangelii na 23 niedzielę zwykłą rok B. Jak zwykle, tłumaczenie bardziej dostosowałem do tekstu greckiego, szczególnie w wersecie 33, gdzie jest opis samego uzdrowienia, rozróżniając formy czasownikowe. Wziąwszy go na bok, osobno od tłumu, włożył swe palce w jego uszy i splunąwszy, dotknął jego języka. Najistotniejsze są właśnie te czasowniki: włożył. I dotknął. Przejdźmy teraz do kontekstu biblijnego. W wielu scenach opisujących cud Pan Jezus tylko wypowiada słowa. Ten cud jest bardzo szczególny, ponieważ Pan Jezus wykonuje konkretne czynności, wkładając swe palce w użytego tego człowieka i dotykając jego języka. Może ten fakt przypomnieć nam szczególnie drugi opis stworzenia w Księdze Rozdziału, we, w rozdziale drugim, wersecie 7. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nostrza tchnienie życia, skutek czego stał się człowiek istotą żywą. Czyli innymi słowy, Pan Jezus uzdrawiając tego człowieka, jak gdyby na nowo go stwarza. Ponadto możemy odwołać się również do psalmu 40., Cytuję tutaj od wersetu siódmego. Ofiary darów nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy. Co opolenia za grzechy nie żądałeś. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże, i prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Te przeciwstawienie w wersecie siódmym, że ofiar i darów nie chciał Pan Bóg, ani całopaleń i ofiary za grzechy nie żądał, a w samym środku jest podkreślone, lecz otwarłeś mi uszy. Szczególnie to rozróżnienie może odwołać się, jeśli o ile pamiętamy, również też czytani z poprzedniej niedzieli, gdzie to faryzeusze uczyni w piśmie, łamali przykazania Boże, zachowując tradycję. Czyli ta tradycja też obejmuje różnego rodzaju przepisy, różnego rodzaju ofiary. A tutaj Pan Bóg nie chce tych ofiar, ale otwiera uszy tego człowieka po to, aby ten człowiek mógł usłyszeć Słowo Boże, usłyszeć jego przykazania. I dlatego też konkretnie w kolejnych wersetach, 8 i dziewiątym jest to wyjaśnione. Teraz po otwarciu uszu ten odpowiada. Oto przychodzę z woju księgu napisano mnie, o mnie. Pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże, i prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Ponieważ uszy zostały otwarte, ta osoba przyjmuje teraz słowo Boże i dobitnie stwierdza, że teraz to te prawo, to słowo Boże jest we wnętrzu tego człowieka, dlatego chce wyczynić wolę Bożą. Zacytowane dwa teksty ze Starego Testamentu ilustrują nam dobitniej, że ten opis w Ewangelii Marka uzdrowienia głuchoniemego jest jak gdyby nowym stworzeniem. W przeciwieństwie do głuchoty faryzeuszów i uczonych w piśmie, temu człowiekowi Pan Jezus otwiera najpierw uszy, a później rozwiązuje więzy Jego języka. Najpierw żeby usłyszał Słowo Boże, a później mógł je głosić innym. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii, szczęść Boże.